Paweł i Gaweł. Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał swawole. Ciągle polował po swoim pokoju to pies, to zając. Między stoły, stołki gonił, uciekał, wywracał koziołki. Strzelał i trąbił i krzyczał do znoju. Znosił to Paweł, nareszcie nie może. Schodzi do Gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, waćpan, poluj ciszej nieco, bo mi na górze szyby z okien lecą. A na to Gaweł, wolnoć Tomku w swoim domku. Cóż było mówić? Paweł ani pisnął, wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie, a tu z powały coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Stuk puk, zamknięto. Spogląda przez dziurę. I widzi? Cóż tam? Cały pokój w wodzie, a Paweł z wędką siedzi na komodzie. Co waćpan robisz? Ryby sobie łowię. Ależ moś panie mnie kapie po głowie. A Paweł na to. Wolnoć Tomku w swoim domku. Z tej to powiastki morał w tym sposobie. Jak ty komu, tak on tobie. Moi mili, jeśli podoba Wam się kanał, to zasubskrybujcie go i dajcie łapkę w górę. Mile widziana buźka w komentarzu. Na kanale Fable Story Kid wspólnie na nowo odkryjemy piękne bajki i wiersze, a także będziemy przeglądać gazetki dla dzieci. Czasem wpadnie recenzja niejednej książki oraz ciekawych zabawek. Do usłyszenia!